Piwa zdobiega z lewej. Cześć, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku opowiem wam, co wraz z aktualizacją 4.4 zostało dodane do rozgrywki. Jeżeli podobają ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Przed nami kolejna aktualizacja zawartości. A w niej została dodana śmierdząca bomba, nowa postać 8-bitowy mistrz demolki w trybie ratowanie świata oraz nowy tryb okresowy, ostateczne starcie, gdzie zagrają drużyny po 20 graczy. Teraz może przybliżę wam całą specyfikację bomby cuchnącej. Tworzy smrodliwy obłok, który co pół sekundy zadaje 5 punktów obrażeń przebywającym w chmurze. Czyli na sekundę zadaje aż 10 punktów obrażeń. Cały obłok utrzymuje się w powietrzu przez 9 sekund. Czyli reasumując, jeżeli ktoś sobie zbuduje bazę, wrzucicie mu granat, przez 9 sekund będzie się dusił, no to zabierze mu 90 punktów zdrowia. Bardzo fajna bomba i wystarczy, że później go tylko dobijecie. Skillofa i już leży. Występuje w klasie rzadkości epickiej. A gdzie możemy ją znaleźć? Możemy ją znaleźć w łupach luzem, w skrzyniach i automatach do sprzedaży przedmiotów. Pojawia się w stakach po 3 sztuki, maksymalna liczba w staku 5 sztuk. Czyli jak znajdziemy dwa razy śmierdzi bombę, no to i tak podniesiemy tylko 5 sztuk i jedna zostanie na ziemi. Dodatkowo znerfili wyrzutnie rakiet. Po raz kolejny, nie bazując w klasie rzadkości, wydłużono coś potrzebny do przeładowania wyrzutni rakiet. Wydłużono jej czas. W wersji rzadkiej to teraz 2,8 sekundy będzie trwało przeładowywanie, a trwało 2,3, czyli o 0,05 sekundy. W wersji epickiej teraz będzie trwało 2,66 sekundy, a trwało 2,18. W wersji legendarnej to teraz 2,52 sekundy z 2,07. Czyli gdzieś około pół sekundy będzie nam się wahało przeładowywanie. Moim zdaniem na każdym strzale jest to bardzo dużo. Moi drodzy, napiszcie w sekcji komentarzy, co o tym wszystkim sądzicie, czy wygraliście już gierkę w nowym trybie, czy używaliście już śmierdzi bomby, cuchnącej bomby i czy kupiliście może sobie nowego budowniczego. Teraz przejdźmy do omawiania nowej postaci w trybie ratowania świata. Jest to 8-bitowy mistrz demolki. Buduj lub niszcz tym nowym 8-bitowym mistrzem demolki, dorwij go w sklepie okolicznościowym i urządź huczną zabawę. Jest to postać klasy legendarnej. Teraz omówimy sobie nowy tryb okresowy. Ostateczne starcie drużyny po 20 graczy. Przeżyjcie odliczanie, kręgi burzy w tym trybie dają więcej możliwości, by dorwać wroga. Ostatni krąg uruchamia licznik, po zakończeniu odliczania wygrywa ta drużyna, której pozostało więcej graczy. Ten tryb dopuszcza remisy, czyli nowość w rozgrywce, do tej pory remisy nie były możliwe. Już wiele osób to próbowało, wiadomo, kto miał większy ping, ten chyba wygrywał, jakoś tak to było. Więcej informacji o trybie. Ostateczne starcie jest podobne do standardowej wersji Battle Royale, ale kręgi burzy nie kurczą się do końca burzy, a burza zatrzymuje się po trzecim kręgu. O proszę. Kiedy kręgi przestaną się kurczyć, rozpoczyna się ostateczne odliczanie. Drużyna walczy ze sobą, dopóki nie skończy się czas. Drużyna, która pod koniec rozgrywki ma więcej zawodników, wygrywa. O, to jest bardzo ciekawe. W przypadku remisu zwycięża drużyna dwie lub więcej, które zajmują pierwsze miejsce ex aequo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. A teraz zapraszam was na drugą część materiału, w której wraz z moimi widzami podczas transmisji na żywo rozegraliśmy bardzo fajny meczyk w nowym trybie. Drugie shotgun, poproszę, jakby ktoś miał. Słabo, mam sam tylko jedno i jakiegoś uzika dennego siwego. Ja mogę dać digla. Nie, to wolę uzika. A jeszcze sztucer zielony. To ja mogę sztucer, albo to dobra, bierz, graj sztucerem, graj. Fajny lag pograłbym sobie, ale mi się procesor spalił. No to stary, średnio, nie? Kto ma tego digla? A, dobra. No powinno ci wyskoczyć update, zaktualizuj, samo powinno ci wyskoczyć. Dziękuję. Ja idę na motel, zobaczę morteczki, nie wiem, możecie iść ze mną. Chyba nie było. Na motel, raczej. Eskorta. Skrzynka. Dobra, typy są na hotelu. Będziesz widział, to mów, nie? To ja tam granata wcisnę.
Gdzieś tu byli. Na razie nie widzę, ale... O, jest gość na 345. 340. Nie strzelajcie, bo jakiś bambol jest, nie strzelajcie, chwilę podejdziemy bliżej. Dobra. Dobra, już możemy powoli strzelać, go zobaczycie. Dobra, idziemy. On w budynku był czy gdzie? Po głowie, elo. Nawet nie wiedziałem gdzie. Biało ma. Ja też nie jestem do końca... Nie do końca nie wiem gdzie właśnie oni są. Jest jakiś jeszcze jeden? Tak, czy nie? Ja biorę pompę tą fioletową, jak mogę. To fioletową. Dobra, podniosę cię. Gdzie kotała? Dajcie jakąś broń lepszą niż Uzik. Emeczkę macie? Byle jaką? Nie, jaką kołaszkę. Ja ci dam. Daj mi coś. Ci dam. A też chcesz niebieska pomoc? Ogólnie ta lama tak sobie stoi, nikt na niej nie widzi. A, tutaj, myślałem, że to z drugiej strony. A no, lama in my living room. Chce ktoś coś? Już ci mówię. Wziąłeś te nejdy? Wziąłem. Ja bym poprosił amo do M-ki i starczy. Dobra, i mogę komuś dać dużego kewika, jak ktoś chce. No ja, bo nie mam żadnego. Aha, w sumie nikt nie ma z nas żadnego prawie. Dzięki. Tu masz ammo do M-ki. Siemanko wszystkim, witam, witam. Jakiś macy ktoś chce? Już pokazuję wam bombę. Nie, nie. Do kamienia by się przydało w sumie. Patrz. A nie, jak to wejdę? Za dużo mi dać. No i nie bierz. Bardzo mocno i szybko bije, no. Co pół sekundy 5 hapsów. Co pół sekundy 5 hapsów. Aha. No. Czyli 10 na sekundę, nie? Ja jeszcze ci nie trafiłem, ale trzeba spróbować. Ta, farel granatnik. Wezmę trzy rodzaje granatów. Taka runda dzisiaj. No to i łatwo. Jak będzie ktoś widział auga, to bym bardzo prosił, żeby mi odstąpił. Dziękuję. Wonder Woman w tym domku naprzeciwko na W. Dwie osoby. Jakim cudem? Weź to zabij, gościu. No strzelaj z tej pompy. Dostał. Obuduj pierw. Obuduj. Buduj. Dzięki. Daszek też, proszę. Dobra, thank you. Ja byłem pewny, że go tutaj... Wciśniesz mu tam jakiegoś pstyczka w nos, a to stary tak słabiutko. Spakowaliście go do lobby? Dobra. A bandaż jakieś? Kevika mam. Digle, ktoś chce fioletowy? Ej, ja biorę tego auga. Dwóch leży. Ale chcesz niebieską MK? Tak, poproszę. Kwiatek, zabiłeś Wonder Woman? Tą dzielną? Tak. Dobra, nice. Mogę wypić? Tak, bierz, rzuciłem cię, no. Bierz. To go drops i lecimy. Użyj bomby, please. Dwa są tylko. Taka bomb zostawię, ja biegnę na najbliższy. Widzisz, taka chmurka się robi, taka powłoka fajna. No i to trwa 9 sekund. Atakuje co sekundę 10 hapsów. Lunchpada nie posiadacie. Nie. Dobra, strefa, biegniemy panowie. Biegniemy, no. Macie dwa dropsy. Okej. Tak, żebyśmy w miarę się trzymali jeszcze razem, nie? Żebyśmy nie popadali. No, ja musiałem jeszcze szybko jedno drzewo doniszczyć. Dobra, i tak nas dogonicie, bo drops będziecie mieli. Okej. Trzeba byłoby drużynę jeden rozwalić, dlatego że nie mają najwięcej ludzi. Akurat przy teamfacie to nie jest ważne. To będzie winek, mi się wydaje. Cię skill liczy. W sumie mało nas jest, ale... Amo mam ile? 170 tylko. Macie w ogóle dużo ammo do M-ki? Bo mam bardzo mało, 170. No ja mam 156. Ja mam 210. 60 tylko. A, skończyło się. Dobre. W tamtej rundzie fajnie miałem prawie 900, kurczę. Dwa zrzuty, bierzemy je, nie? Po drodze. Nie, zdążymy?
No możemy iść. W sumie idziemy w tym kierunku i tak, dobra. I słuchajcie, musimy się postawić, nie? Tak jak w tamtej rundzie. Nie wiem, czy widzieliście. Nawet trzy. I nikt do nich nie podbiega. Lecimy szybko, lecimy. Dobra, atakujemy, no. Jeden na drzewie, drugi po prawej na loot lake'u i dobra. Ale lecimy chyba... Wy weźcie, a ja zbuduję bazę. Dobra, dobra. To ja do serfy dobiegam. Dawaj, Kwiatek. Nie śpi. To górki jest za... Zostawcie wszyscy łapeczkę w górę, dobijamy 500. Dobra, biorę tego. Złota snajpa, nice. Fajna baza. Robię drugiego balona. Stawiajcie się już tam z tego drzewa. Lepiej się buduje nas coś. 208. Tu jest 50 i siorb, chodźcie, ktoś se weźmie. Jeszcze jeden zrzut na drzewie, biorę go. Pierwszy raz tak często, gęsto miałem zrzuty. Trzy na raz w jednym obrębie. Ty was dobiega z lewej. Na 15 na blisko, teraz to nie uwierzyłem w to. Dawajcie, budujemy się gdzieś. Do bazy, do środka. Sorry, Kwiatek, prawie ci pomogłem. Dawajcie, do bazy. Gida. Nie, mi się wszystkie pomyliły totalnie. Weźcie nie, dużo, ma, już byłem blisko, weźcie dużo tych, żyłem. Matsów. Ktoś ma rakietnicę? Ale za dymka, powiem wam, że nic są. Ej! Czemu nie miałem tego przy... Ty downie z kosmosu! Ja gościowi wciskam w głowę... A on... Mi schody edytuje, czujesz? Dobrze.
Klasa, który jest u nas na bazie, Omega. Po mnie. Gdzie, gdzie? Wiem, wiem. Pomocy. Po mnie. Do drogi, do tyłu. Nie się ktoś po cichu. Co to za debil jest, który mi... Co za kretyn. Dobrze, podniesiesz czy nie? No ładnie. Jakiś down cały czas mi edytował schody, wyobrażasz sobie? No to najgorszy właśnie. I cały czas nie mogłem trafić, spadałem. Dobra, podnosi mnie ten grzbiet, dobra, zabili go. Ajajaj. Wszystko przez tego durnia. Szkoda. Bardzo fajny meczyk, ale wszystko przez tego grzbieta. Trudno. Chłopaki to ugrają, nie? Ale podobijajcie, bo ich jest więcej. Podobijajcie, dobra. Krzaka dobi. Krzak, krzak, no. Pięknie. Dobrze. Patrz, remis. Około jakby podobijali moich, to bym 9. Nie, wygrywa. Dobra. Nice, GG.